Siemanko, siemaneczko, witajcie moi drodzy. Dzisiaj podejmiemy się dość specyficznego tematu. Tematem tym jest nastrój naszych mieszkańców. Dostałem wiele zapytań, wiele komentarzy na temat tego, jak poprawić szczęście, jak poprawić nastrój, zadowolenie naszych mieszkańców w wiosce. Dlaczego dzieje się tak, że jedni są niezadowoleni, jedni są zadowoleni, od czego to zależy, jak radzić sobie z tym, że nasze szczęście w wiosce spada. Tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego poradnika. Zapraszam. Na samym początku tego poradnika chciałbym przede wszystkim wspomnieć o tym, że system zadowolenia mieszkańców został zmieniony. Do tej pory mieliśmy możliwość, aby nasi mieszkańcy mieli zadowolenie na poziomie od 0% do 100%. Natomiast na obecną chwilę wygląda to troszeczkę inaczej. System ten został zmieniony do wartości od minus 100% do plus 100%. Ma to związek z wieloma nowymi funkcjami, z wieloma nowymi rzeczami, które zostały dodane do gry. I w tym przedziale na obecną chwilę szczęście naszych mieszkańców może się zawierać. Od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć budowanie zadowolenia w naszej wiosce? Po pierwsze, moi drodzy, i najważniejsze, od samego początku gry tak naprawdę, najważniejsze jest to, aby nasi mieszkańcy mieli dostęp do drewna opałowego, tak zwane firewood, jak również musimy zapewnić naszym ludziom dostęp do pożywienia. Na początku nie ma to znaczenia, jakie to będzie pożywienie. Ważne, żeby było. Polecam zaczynać od pieczonego mięska, czy tam pieczonego rybiego mięska, warzywa, owoce, co tylko tam macie pod ręką, należy tym mieszkańcom zapewnić. Kolejna ważna kwestia to są magazyny. Jeżeli na początku gry nie mamy jeszcze możliwości wybudowania magazynu, czy to żywności, czy to zasobów, bardzo ważnym jest to, aby dostarczyć naszym mieszkańcom drewno opałowe oraz pożywienie bezpośrednio do skrzyń znajdujących się w ich domach. Budowanie zadowolenia naszych mieszkańców w wiosce przede wszystkim musimy rozpocząć od najważniejszej informacji, czyli od tego, że zadowolenie mieszkańców od razu nie będzie na poziomie 70, 80 i więcej procent. Jest to, moi drodzy, proces długofalowy, długoterminowy, wymagający od Was stałego poprawiania warunków bytu Waszych mieszkańców. Zacznijmy od tego, że od samego początku macie dostęp do małego, prostego domu. Po wybudowaniu takiego domu będzie on drewniany. W trakcie procesu budowy, jak budujecie sobie chatkę, macie możliwość podejścia do ściany, naciskając klawisz E, możecie wybrać, jak ten dom będzie wyglądał. Przede wszystkim polecam Wam budowanie domów kamiennych. Dlaczego? Dlatego, że ma to wpływ na zadowolenie Waszych mieszkańców. Każda ściana, która jest lepsza od drewnianej, poprawia wartość procentową szczęścia w Waszej wiosce. Tak samo jak każde ocieplenie budynku, czy to zaprawą z gliny, czy to wapieniem, ma kolosalny wpływ na szczęście. Tutaj, moi drodzy, przy kopalni na północy ja mam zbudowane dwa magazyny zasobów oraz żywności, jak również mam trzy rodziny, które zajmują się właśnie wydobyciem w tej kopalni. Jak możecie zauważyć, każdy z tych domów to jest mały, prosty dom, zbudowany z kamienia, nieocieplony. I możemy sobie sprawdzić, że zadowolenie w jednym z tych domów oscyluje średnio na poziomie 65-66%. I teraz pokażę Wam najprostszy, najszybszy sposób na podniesienie tego zadowolenia. Mam już tutaj wybudowany duży dom. Jest to dom czteroosobowy. Mały, prosty dom jest trzyosobowy. Za chwilkę wspomnę, dlaczego jest również bardzo ważna różnica w tym, jak wieloosobowy jest dom. I przerzućmy sobie tych mieszkańców z tego domu do tego domu nowego, już ocieplonego wapieniem.
Jak możecie zobaczyć, wszyscy mieszkańcy zostali przerzuceni już do tego domu i zobaczmy, poziom zadowolenia zaczął rosnąć. 68, 64, 63. W ciągu kilku minut poziom tego zadowolenia wejdzie na maksymalny możliwy poziom i sobie za chwileczkę sprawdzimy, ile tak naprawdę procent zadowolenia udało nam się podwyższyć dla tych trojga mieszkańców, dzięki temu, że przeprowadziliśmy ich z tej małej chatki trzyosobowej, nieocieplonej, kamiennej, do tego dużego, czteroosobowego domu ocieplonego wapieniem. Jak możecie zobaczyć, poziom zadowolenia już wzrósł o około 2-3%. Budując zadowolenie naszych mieszkańców, musimy również pamiętać o tym, że bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na to zadowolenie jest również dostarczenie naszym mieszkańcom wody. Najprostszy sposób: zbudowanie studni, zatrudnienie człowieka, wytworzenie wiader, rzucenie tych wiader do magazynu zasobów i ustawienie produkcji w studni na wiadra z wodą. Proszę bardzo, Edgar 75%, miał 68%, a więc już zadowolenie tego jednego mieszkańca wzrosło o 7 punktów procentowych. Należy również tutaj wspomnieć o tym, że poziom zadowolenia w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie dostarczyć naszym mieszkańcom drewna opałowego, pożywienia bądź wody, bardzo szybko spada. Zauważyłem, że czas potrzebny na to, żeby poziom zadowolenia drastycznie zmalał, jest w stanie nam spaść u danego mieszkańca w ciągu dosłownie 2-3 dni. Tak więc na to musicie wziąć poprawkę, jeżeli chcecie, aby wasi mieszkańcy mieli ten poziom zadowolenia jak najwyższy i po prostu szybko reagować na braki w zaopatrzeniu waszej wioski. Kolejna sprawa mająca wpływ na zadowolenie naszych mieszkańców. Podejdźmy sobie tutaj do tego małego, prostego domu. Spójrzmy. Poziom zadowolenia u Pomira to jest 70%. Będziemy się wzorowali tutaj na tym jednym mieszkańcu. Wchodzimy sobie do chatki, wyciągamy młot budowlany i mamy możliwość dekoracji poddasza. Mamy 4 sloty. Zobaczymy sobie, ile jeden slot udekorowany poprawi nam poziom zadowolenia u tego jednego mieszkańca. Jak zobaczyć możecie, poziom zadowolenia zaczął wzrastać. Tylko i wyłącznie jedna dekoracja. A tych dekoracji w tym domu możemy zrobić aż 4. Natomiast w średnim domu 6. W dużym domu tych dekoracji możemy na poddaszu zrobić 8. Tak więc sobie za chwilkę zobaczymy, o ile punktów procentowych, o 1%. A więc mając do dyspozycji 4 sloty na dekorację, możemy podwyższyć dosłownie w ciągu kilku sekund poziom zadowolenia mieszkańców tego domu o 4 punkty procentowe, w średnim domu o 6 punktów procentowych, w domu dużym o punktów 8. Tak więc polecam wam przede wszystkim zaznajomić się właśnie z systemem dekoracji i te dekoracje wykorzystywać. Będąc jeszcze przy temacie domów, warto wspomnieć o tym, że każda naprawa w domu, czyli każdy z elementów, który wymaga naprawy, powoduje, że poziom zadowolenia danego mieszkańca w tymże domu spada o 1 punkt procentowy. Także warto również nie czekać z naprawą danego budynku. Warto, moi drodzy, również wspomnieć o tym, że każdy mieszkaniec, który zostanie przypisany do budynku mieszkalnego, dajmy na to mężczyzna, jeżeli dołożymy do tego samego budynku mieszkalnego kobietę, ta para będzie tak jakby ze sobą, dla każdego z tej dwójki poziom zadowolenia zwiększy się o 5%. Podobnie jest, jeżeli kobieta zajdzie w ciążę, również poziom zadowolenia wzrośnie u każdego z, powiedzmy, rodziców o kolejnych 5%. Natomiast po urodzeniu dwóch potomków, bez znaczenia, czy to będzie syn, czy córka, poziom zadowolenia u wszystkich wzrośnie o 15%. Oczywiście system tego zadowolenia dotyczy również naszej postaci, jak naszej żony. Czyli w przypadku, kiedy my będziemy mieli żonę, nasza żona od razu z automatu dostaje 5 punktów procentowych zadowolenia dodatkowo, jeżeli zachodzi w ciążę kolejne. I jeżeli mamy potomka, to ten poziom wzrasta o kolejnych 15%. Także dotyczy to wszystkich mieszkańców, jak również naszej rodziny. I to, moi drodzy, byłoby wszystko. Warto jeszcze również wspomnieć o tym, że poziom zadowolenia mieszkańców
nie ma żadnego wpływu na produkcję. Jeśli chodzi o samą produkcję, to tutaj kilka innych czynników ma wpływ na to, jak nasza produkcja w wiosce przebiega, czy jest ona na dobrym poziomie, wysokim, czy na złym bądź marnym. Wspomnę jeszcze o tym, że baseline, czyli ta bazowa statystyka zadowolenia dla nowego mieszkańca w wiosce, to jest 0%, wcześniej było 50%, więc teraz na obecną chwilę zaczynamy od 0% i budujemy to szczęście naszego mieszkańca. Jak również, aby nasz mieszkaniec opuścił wioskę, potrzebnych jest zadowolenie na poziomie minus 100%. Nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś opuścił wioskę mając zadowolenie na poziomie minus 70%, ale jeżeli faktycznie komuś się zdarzyło tak, że odszedł on szybciej niż uzyskał poziom zadowolenia na tym poziomie minus 100%, to dajcie proszę znać w komentarzach. To jest niestety informacja, którą bardzo ciężko znaleźć. Tak naprawdę nie znalazłem nigdzie danych dotyczących właśnie tego, od jakiego poziomu nasi mieszkańcy odchodzą. Natomiast gdzieś tam sobie sprawdzałem w międzyczasie u siebie i do momentu, kiedy mieszkaniec nie osiągnął tego minimalnego poziomu, czyli minus 100%, to w wiosce on cały czas przebywał. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że poradnik będzie dla Was cenny, jak również dowiedzieliście się czegoś nowego. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich poradników. Jest o czym opowiadać. Medieval jest naprawdę rozbudowaną grą i tych poradników myślę, że jeszcze kilka na pewno można by było stworzyć. Trzymajcie się, pozdrawiam. I do usłyszenia.